Anna, zdolna architektka z wielkimi marzeniami i jeszcze większą ambicją, wkroczyła w świat korporacji z przekonaniem, że odniesie sukces. Jej talent i pracowitość szybko zostały docenione. Została awansowana, a jej projekty budziły uznanie. Jednak wraz z awansem przyszły nowe obowiązki i rosnąca presja. Anna, aby sprostać wymaganiom, poświęcała pracy coraz więcej czasu, zaniedbując życie prywatne i bliskich. W pracy spotkała się z zazdrością kolegów i intrygami przełożonych. Atmosfera w biurze stała się duszna i pełna ukrytej agresji. Anna, coraz bardziej samotna, zaczęła tracić grunt pod nogami. Zaczęła popełniać błędy, a jej projekty nie były już tak perfekcyjne jak kiedyś. Jej szef, zazdrosny o jej sukcesy, zaczął ją publicznie krytykować. Koleżanki i koledzy, którzy wcześniej podziwiali jej talent, teraz z dystansem obserwowali jej upadek. Anna, walcząc z narastającym stresem i poczuciem osamotnienia, popadła w depresję. Jej zdrowie psychiczne zaczęło się pogarszać. Zaczęła mieć problemy ze snem, a jej relacje z bliskimi się pogorszyły. Anna zdała sobie sprawę, że świat korporacji, w którym tak bardzo chciała się odnaleźć, pochłonął ją bez reszty. W finale Anna, wyczerpana i złamana, straciła pracę. Uznała, że cena, którą zapłaciła za sukces, była zbyt wysoka. Anna musiała od nowa budować swoje życie. Zrozumiała, że ambicja i kariera nie są synonimami szczęścia. Czy uda jej się odnaleźć równowagę? Czy znajdzie siłę, by zacząć od nowa? To pytanie pozostaje otwarte, a przyszłość Anny jest niepewna.